Dzień dobry, wszystkich Państwa witam serdecznie i zapraszam na wykład poświęcony, tak jak zostało wspomniane, temu, co pandemia zrobiła z naszym mózgiem, co robi w dalszym ciągu, choć oczywiście w mniejszym stopniu, ale co pozostawi po sobie, jeśli chodzi o to, o ten nasz mózg, w jaki sposób on będzie funkcjonował. Powiem o tym, co dotyczy nas wszystkich, czyli tych, którzy jakby byli świadkami tego, tych dramatycznych wydarzeń, bez względu na to, czy byli chorzy, czy też nie byli chorzy, ale powiem także o tym, co się może wydarzyć, czy też co mogło się wydarzyć, na co narażone są osoby, które zachorowały, które niezależnie od tych zmian, które dotyczyły różnych układów, narządów w ich ciele, bezpośrednio zaatakowanych przez tego wirusa, jakie mogło to powodować zmiany w ich mózgach, które mogą być efektem albo bezpośredniego działania tego wirusa, albo pośrednio wywołując niekorzystne zmiany w psychice, które mogą pozostać na dłużej, jakby narażając te osoby na różnego rodzaju powikłania psychiczne. No i zaczynając, tutaj mam ze sobą mózg, który w tej chwili Państwu pokazuję. Za mną jest tablica, na której będę rysować to, o czym będę mówić, tak żeby to było bardziej zrozumiałe i można było to sobie zobrazować, to co się dzieje w naszym mózgu. Ale jedna uwaga taka, można powiedzieć, dotycząca tego rysunku za mną jest taka, że my tutaj widzimy mózg, który znajduje się jakby w przekroju. Tak wygląda w przekroju i jest to mózg, który ma pokazane pewne struktury, które leżą tak naprawdę na różnych głębokościach takiej jednej półkuli mózgowej. Gdybyśmy ją sobie otworzyli, ten mózg, żeby zobaczyć jakby do środka tego mózgu, to byśmy zobaczyli trochę inny obraz niż ten, który widzimy tutaj za mną na tablicy, dlatego że ja pozwoliłem sobie tutaj narysować różnego rodzaju struktury, które, tak jak powiedziałem wcześniej, są strukturami leżącymi na różnych głębokościach, po to, żeby łatwiej można było, można powiedzieć, operować tymi zmianami, które dzieją się w naszym mózgu na jednym rysunku, a nie przewijając jakby skrawek po skrawku tego mózgu po to, żeby zobaczyć wszystkie te struktury. No i chciałbym zacząć od tego, co tak naprawdę było udziałem nas wszystkich jako tych, którzy uczestniczyli w tej pandemii, którzy z początku wystraszeni byli pełni obaw co do tego, czy zachorują i co z nimi będzie, a także byliśmy pełni obaw tego, co będzie z naszymi bliskimi, którzy byli narażeni na tę chorobę. No i tutaj jakby coś, co nie jest oczywiście odkrywcze, ale towarzyszył nam stres. Stres, który był podyktowany tym zagrożeniem, którego byliśmy świadomi wszyscy, który powodował powstanie lęku przed zachorowaniem lub też strachu wtedy, kiedy byliśmy bezpośrednio narażeni na kontakt z osobą, którą podejrzewaliśmy, że może być chora. No i teraz jeśli chodzi o ten nasz mózg, to, co było udziałem nas wszystkich, to była niezwykle silna aktywność naszego układu emocjonalnego, czyli układu, który odpowiedzialny jest za automatyczne wykrywanie zagrożeń i informowanie nas o nich w postaci emocji, które odczuwamy. Czyli wszystkich udziałem nas było odczuwanie strachu, lęku, a także stresu. I tutaj jakby te struktury, które uczestniczą w powstawaniu tego typu emocji, one są na tym rysunku zaznaczone kolorem czerwonym. I wszyscy mieliśmy na pewno nadaktywne coś, co nazywamy ciałem migdałowatym. Oczywiście mamy dwa ciała migdałowate położone po jednym w każdej z półkul mózgowych, ale to ciało migdałowate jest tą strukturą naszego mózgu, która właśnie w sposób automatyczny reaguje na zagrożenia, które się pojawiają, które rozpoznajemy naszymi zmysłami, obserwując rzeczywistość. Te informacje trafiają gdzieś tutaj do tylnych obszarów naszej kory mózgowej, gdzie podlegają procesowi percepcji, czyli nasz mózg rozpoznaje to, co widzimy, słyszymy, czujemy. No i potem te informacje, można powiedzieć, trafiają do naszej świadomości dwiema drogami. Jedną drogą bezpośrednią, ale drugą drogą właśnie z udziałem tego układu emocjonalnego. Te same informacje są jakby interpretowane przez nasz układ emocjonalny, w tym tutaj bardzo ważną rolę odgrywa ciało migdałowate, które nadaje tak zwany znak emocjonalny temu, co postrzegamy naszymi zmysłami, identyfikując różnego rodzaju szanse bądź zagrożenia. No i właśnie te zagrożenia były oczywiście identyfikowane, rozpoznawane przez nasz układ emocjonalny z tym ciałem migdałowatym na czele. No więc jakby w sytuacji obiektywnie zagrażającej, ciało migdałowate każdego z nas pozostawało
bardzo aktywne, generując lęk przed tym zagrożeniem, które nasilał się wtedy, kiedy byliśmy jakby bardziej narażeni na to zarażenie, czyli wychodziliśmy z tego domu, kontaktowaliśmy się z kimś, kto mógł być zarażony, podróżowaliśmy środkami komunikacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ta emocja dostawała się do naszej świadomości, zabarwiała nam rzeczywistość i w zależności od tego, jak bardzo reaktywny mamy ten układ emocjonalny, jak bardzo z powodów genetycznych jesteśmy tak ukształtowani, że nasz układ emocjonalny reaguje albo słabszym, albo silniejszym lękiem, no to też ten lęk był w przypadku różnych osób z nas bardziej nasilony lub mniej nasilony, a tym samym w różnym stopniu zabarwiał nam negatywnie całość tej sytuacji i powodował, że w sposób jakby nieuchronny, w mniejszym bądź większym stopniu zwracaliśmy mocną uwagę na zagrożenia, śledziliśmy te zagrożenia, no i wykazywaliśmy różnego rodzaju zachowania lub też ochotę na to, żeby uciekać, chować się, unikać wszelkiego rodzaju kontaktów, które mogłyby nas narazić na rzeczywiste zagrożenie w postaci tego zakażenia koronawirusem. No i teraz to ciało migdałowate, w zależności od tego, jak bardzo było aktywne, to tak bardzo nam właśnie zabarwiało emocjonalnie tą rzeczywistość, w różnym stopniu również kazało nam ciągle śledzić to zagrożenie, dlatego że to ciało migdałowate ma również wpływ na to, jak kształtuje się nasza uwaga, czyli w jaki sposób my w świadomości przetwarzamy pewne informacje. No i jak Państwo wiecie z doświadczenia własnego, kiedy odczuwamy emocje, to chcąc nie chcąc zwracamy uwagę na to coś, co wywołuje te emocje. I to jest pewnego rodzaju automatyzm działania naszego mózgu, tego procesu uwagi, który jest pod wpływem tych emocji. I właśnie jedną z tych struktur, które mają tutaj znaczenie, jest to ciało migdałowate, które pobudzając taką część kory mózgowej, którą teraz tutaj pokazuję, która nazywa się zakrętem obręczy, powoduje właśnie to, że my w sposób automatyczny zwracamy uwagę na to coś, co jest źródłem tej emocji, która nam każe zwracać na to uwagę. Czyli na ten strach, czy też lęk z tym wszystkim czymś, co postrzegamy jako zagrożenie. No więc jakby wszyscy byliśmy narażeni na to, że ciągle przetrzymywaliśmy w świadomości, w większym bądź mniejszym stopniu, ale ciągle towarzyszył nam ten lęk i ciągle zwracaliśmy na to uwagę, na to zagrożenie, które jest wokół nas, które spowodowało, że można powiedzieć nakręcaliśmy się jeszcze bardziej, no bo mając ciągle w uwadze, w świadomości to zagrożenie, cały czas podtrzymywaliśmy pobudzenie tego układu emocjonalnego z tym ciałem migdałowatym, które wciąż utrzymywało ten wysoki poziom lęku, powodując, że my mieliśmy ochotę na to, żeby jak najbardziej uciekać od tego zagrożenia, jak najbardziej go unikać. I ten aspekt związany z tym zachowaniem, czyli te nasze awersyjne zachowania unikowe, ucieczkowe, które mieliśmy ochotę cały czas przejawiać, chowając się gdzieś tam przed tym koronawirusem, był powodowany tym, że to samo ciało migdałowate, czyli ten sam przedstawiciel tego układu emocjonalnego, ma również wpływ nie tylko na to, że czujemy świadomie tę emocję, że zwracamy uwagę na zagrożenie, ale również to ciało migdałowate wpływa na struktury naszego mózgu, do których teraz strzałkę narysowałem, które zwą się prążkowiem, które to prążkowie jest odpowiedzialne za inicjowanie różnego rodzaju zachowań, ruchów, różnego rodzaju zachowań, które są albo wyuczone, albo są, można powiedzieć, instynktowne, takie wrodzone, które mamy. A ucieczka i unikanie jest są to takie zachowania, które są wrodzone i one właśnie były jakby wzbudzane pod wpływem tych emocji właśnie przez to ciało migdałowate, które, można powiedzieć, cały czas stymulowało te struktury tego prążkowia do tego, żeby co najmniej podpowiadały nam, że powinniśmy zachowywać się w taki, a nie inny sposób, więc każdy miał mniejszą bądź większą ochotę na to, żeby uciekać, żeby się chować, żeby śledzić to zagrożenie, być czujnym, skoncentrowanym, uważnym, no i właśnie cały czas jakby z tyłu głowy, tak zwanym z tyłu głowy, mieliśmy jakby tą konieczność zachowania dystansu, czyli typową, wrodzoną reakcję unikania tego zagrożenia. Oczywiście niektórzy z nas lepiej sobie z tym radzili lub gorzej, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, różnie jesteśmy uwarunkowani genetycznie plus uwarunkowani tymi doświadczeniami, które mieliśmy do tej pory, czyli w różnym stopniu nasze życia były stresujące, pełne lęku lub mało było tego lęku w naszym życiu. Te wszystkie doświadczenia plus te czynniki wrodzone powodowały, że u niektórych z nas te emocje były naprawdę silne, powodując właśnie bardzo mocne
jakby natężenie tych wszystkich procesów, które były napędzane tymi nieprzyjemnymi emocjami. Niektórzy sobie z tym lepiej radzili, dlatego że zachowali zdolność do tego, żeby móc w sposób racjonalny oceniać zagrożenie, czyli jakby analizowali tę sytuację nie tylko dzięki układowi emocjonalnemu, który robi to automatycznie, ale również jakby byli do tego zdolni, żeby chłodnym okiem swojej bocznej kory przedczołowej, czyli tej, którą tutaj nie widzimy, bo jest jakby z drugiej strony tego naszego obrazka, po tej zewnętrznej stronie, ta boczna kora jest zdolna do tego, żeby w sposób jakby w sposób taki niezależny od tego, jak mówi nam, jak jest układ emocjonalny, że ta kora boczna przedczołowa jest w stanie oceniać rzeczywistość, analizować ją, planować, przewidywać nasze zachowania i, co jest niezwykle ważne, jest w stanie również kontrolować nasze zachowanie oraz kontrolować nasz układ emocjonalny. Więc jeżeli osoby, które są takie bardziej trzeźwo myślące, które mają niższe natężenie tych emocji, miały łatwiej w tym, żeby zachować ten chłód emocjonalny, spojrzeć tym chłodnym okiem na rzeczywistość i mając to poczucie racjonalne, że zrobiły dużo, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo, były w stanie zapanować nad swoimi emocjami, nad swoim zachowaniem i zachowywać się w miarę tak, żeby czuć, dać sobie szansę na to, żeby czuć się w miarę normalnie. Dlatego, że ta boczna kora przedczołowa jest w stanie kontrolować zachowanie, a także jest w stanie kontrolować ten, między innymi to ciało migdałowate, czyli tę strukturę, która jest odpowiedzialna za generowanie tych automatyzmów wszystkich emocjonalnych. No i teraz to jest coś, co towarzyszyło każdemu z nas. I drugim jakby takim elementem nieodłącznym temu z tym lękiem było to, że każdy z nas odczuwał stres. Silny stres, czyli też pewnego rodzaju emocje, która towarzyszy każdej emocji, którą odczuwamy. Przy czym te nieprzyjemne emocje, takie jak strach na przykład, czy lęk, one powodują, że ten stres jest przez nas też nieco bardziej odczuwalny niż wtedy, kiedy towarzyszy on czemuś przyjemnym emocjom. Ale stres jest reakcją, która w założeniu ma dać nam energię do działania, ma dać nam mobilizację, ma podwyższyć poziom aktywności naszego mózgu tak, żebyśmy byli w stanie lepiej sprostać temu wyzwaniu, które przed nami stanęło. Więc on w pewnym sensie, ten stres, jest reakcją, która ma charakter, jakbyśmy powiedzieli ładnie, fizjologiczny, czyli jest czymś prawidłowym, czymś adaptacyjnym, czymś, co ma właśnie zwiększyć nasze szanse na poradzenie sobie z wyzwaniem, które przed nami stanęło. Za ten stres jest odpowiedzialne podwzgórze, czyli taka struktura, którą teraz pokazuję, leżąca w głębi naszego mózgu, sterująca układem hormonalnym, ale także układem autonomicznym, czyli tym, które to układy sterują pracą naszego ciała, naszych narządów. I one właśnie, te dwa układy, hormonalny i ten autonomiczny układ nerwowy, powodują, że nasze ciało wzbija się na wyżyny, jeśli chodzi o aktywność, która ma nam pozwolić na to, żeby działać. Ale jednocześnie ten stres w tym naszym mózgu, mimo tego, że go nie lubimy, że jest czymś, co powoduje nasilenie odczuwania tych emocji, także nasila tą uwagę, jest czymś niezbędnym do tego, żeby poradzić sobie z zagrożeniem, dlatego że dzięki temu stresowi generowanemu przez to podwzgórze, aktywność naszego mózgu jest wyższa, nasz mózg jest sprawniejszy w tym radzeniu sobie z tym problemem, który przed nami stanął, czyli stres pozwala nam tak naprawdę pozbyć się problemu, który stał jakby za tą emocją, za tym lękiem, tego problemu, który dzięki temu stresowi możemy łatwiej rozwiązać. Dlatego że stres powoduje podwyższenie aktywności tej naszej kory przedczołowej, czyli tego fragmentu, który jest odpowiedzialny za racjonalność, za planowanie, za kontrolę tego, co się dzieje i w naszym mózgu, ale także co się dzieje z nami, czyli kontrolę tego naszego zachowania, czyli dawał nam pewnego rodzaju możliwość. Natomiast problemem tej pandemii było to, że można było poczuć się zestresowanym i coś tam zaplanować, coś tam przedsięwziąć. Każdy z nas zabezpieczał się jak mógł przed tym zagrożeniem, robił co mógł, gromadził zapasy, prawda, kupował maseczki, leki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby te nasze zachowania były zachowaniami, które co prawda dawały nam poczucie jakiegoś tam bezpieczeństwa, ale one nie likwidowały problemu, jakim było to ciągłe zagrożenie, które odczuwaliśmy, którego byliśmy świadomi, z tego powodu, że ten wirus
nie znikał tylko dlatego, że zrobiliśmy zapasy żywnościowe i zaopatrzyliśmy się w maseczkę. Cały czas istniało zagrożenie, jeszcze na dodatek podbijane przez różnego rodzaju media, które nas oczywiście, no być może z dobrej woli straszyły, czy też przestrzegały przed tym zagrożeniem, ale jednocześnie powodowały, że ciężko było odetchnąć od tego zagrożenia. Ono ciągle było obecne i ciągle generowało ten stres. No i ten stres, który stawał się chroniczny, stawał się czymś, co towarzyszyło nam w sposób stały, na zmiennym poziomie, ale jednak cały czas mieliśmy pewne wzbudzenie stresowe z faktu ciągłej obecności tego zagrożenia, które generowało lęk, a lęk generował stres, dlatego że ciało migdałowate pobudza podwzgórze, więc to podwzgórze z tym stresem, za który odpowiada, było ciągle aktywne. No i teraz jakby problem z takim chronicznym stresem jest taki, że w przeciwieństwie do tego ostrego, tak zwanego stresu, czyli krótkotrwałego, który ma szybko pozwolić nam sprostać wyzwaniu, taki długo utrzymujący się stres jest już patologiczny. Jest czymś, co powoduje zaburzenie pracy naszego mózgu i jest początkiem drogi, która prowadzi do może nawet trwałych zmian, które u niektórych z nas zaszły pod wpływem tej pandemii, tych doświadczeń, które mieliśmy okazję wszyscy, które były częścią naszego życia, czy też są jeszcze częścią naszego życia, choć teraz ostatnio trochę w mniejszym natężeniu. Otóż ten dobry stres jest czymś, co dzięki wpływowi na pień naszego mózgu, czyli na tą część, którą teraz tutaj pokazuję, której to znajdują się różnego rodzaju takie struktury, które regulują pracę naszego mózgu, czyli właśnie pozwalają nam podnieść ten mózg do poziomu aktywności, który jest super. Te właśnie struktury tego pnia mózgu, które nam w tym dobrym stresie pomagają, one wtedy, kiedy stres się przedłuża, zaczynają działać w sposób wadliwy. Zaczynają działać wadliwie przez hormony stresowe, które są w nadmiarze, ale także przez tą aktywację, która ma miejsce w tym mózgu. Po prostu, można powiedzieć, na najzwyczajniej świecie nasz mózg nie wytrzymuje tak długo, tak wysokiego poziomu aktywności i zaczyna po prostu powoli wygasać. Aktywność tych części, które dają nam tę możliwość sprostania wyzwaniu, one po prostu nie są w stanie być aktywne bardzo, bardzo długo. W związku z tym niektóre obszary tego pnia mózgu zaczynały być po prostu coraz słabiej aktywne, co prowadziło do tego, że nasza tak zwana odporność psychiczna zaczynała szwankować. To znaczy, chodzi mi tutaj o takie trzy układy, które mogły działać wadliwie, a zwłaszcza dwa z nich, z tych trzech, działały wadliwie u różnych z nas. A mianowicie pierwszy układ to był układ, który jest odpowiedzialny za nagrodę, za przyjemność, za motywowanie nas do działania. Tutaj takim transmiterem, który jest wydzielany z komórek tego układu, jest dopamina, którą Państwo być może znacie. Ta dopamina daje nam możliwość poczucia ochoty na coś, ale także odczucia przyjemności w związku z czymś. No i kiedy tej dopaminy brakowało, zaczynało brakować pod wpływem tego chronicznego stresu, to ludzie zaczynali wpadać w taką trochę apatię, w tym sensie, że mało co sprawiało im przyjemność, generalnie poziom ich takiego nastroju, przyjemności takiej spoczynkowej, nazwijmy to, był coraz niższy, czyli jakby zadowolenie z życia zaczynało być coraz mniejsze, czy też jest wciąż coraz mniejsze niż było przed tą pandemią. To jest właśnie spowodowane tym, że tenże układ nagrody w coraz mniejszym stopniu powoduje aktywację między innymi naszej kory przedczołowej, czyli tych procesów świadomych, które pozwalają nam czuć tę przyjemność i tą świadomą radość z życia i z różnych rzeczy, które się w tym naszym życiu dzieją. I to jest wynik tego chronicznego stresu, że ten poziom tej przyjemności takiej podstawowej, ogólnej zadowolenia z życia, ale także przyjemności, którą czerpiemy z różnych rzeczy, ona jest mniejsza. Ona jest mniejsza, mamy też mniejszą motywację do robienia rzeczy przyjemnych, bo one po prostu nie wydają nam się tak przyjemne przez to, że tej dopaminy w tym naszym mózgu brakuje, więc nie mamy tak ochoty na to, dlatego że nie dostrzegamy w tym tych przyjemności, które dostrzegaliśmy wcześniej. No i to powoduje, że ludzie jakby rezygnują z rzeczy, które dawały im przyjemność, co jest jakby czymś, co jest jakby dalszym powodem tego, że jest potem jeszcze gorzej. Dlatego, że w momencie, kiedy kogoś ogarnia taki stan anhedonii, apatii, przestaje robić sobie przyjemności drobne z życia, przestaje robić rzeczy, które do tej pory dawały mu tę przyjemność, to on w ten sposób jakby pogarsza ten swój stan psychiczny, dlatego, że pogłębia ten stres, ogólny poziom jakby
tych rzeczy, które są nieprzyjemne, zaczyna mocno przeważać nad rzeczami, które są przyjemne, co powoduje, że nasz mózg jakby dominują w nim te emocje nieprzyjemne, które sprawiają, że ten stres jest coraz bardziej odczuwalny, a nasz stan psychiczny jest coraz gorszy. Więc jakby to jest w pewnym sensie normalne wtedy, kiedy towarzyszy na chroniczny stres, ale jest czymś, co nad czym powinniśmy mocno czuwać, jeżeli to nas dotyczy lub dotyczyło lub będzie w przyszłości dotyczyć, żeby jednak z poziomu tej bocznej kory przedczołowej móc kontrolować te swoje zachowania i emocje i nie pozwolić sobie na to, żeby dać się ogarnąć tej anhedonii, czyli jakby odsunąć się od rzeczy, które dawały nam przyjemność tą codzienną, tylko jakby starać się mimo wszystko robić to, co nam dawało tą przyjemność cały czas, po to, żeby właśnie wymuszać nieco tą aktywność tego układu nagrody na przekór temu stresowi, podtrzymywać ten poziom dopaminy w mózgu, tak żeby mimo wszystko jednak nie wpaść w ten stan, w którym już nic nam się nie będzie chciało. A drugim takim układem, który zaczął, czy też zaczyna szwankować wtedy, kiedy mamy chroniczny stres, jest układ, w którym transmiterem jest serotonina. On jest niedaleko całkiem tego układu, który wydziela dopaminę, tych neuronów, które wydzielają dopaminę. No i teraz obniżenie aktywności tego układu serotoninowego jest powodem tego, że emocje nam się wymykają spod kontroli, dlatego że serotonina jest czymś, co kontroluje nasz układ emocjonalny, nie pozwala mu się za mocno wychylać, wychodzić przed szereg, czyli dba o to, żebyśmy czuli emocje, przepraszam, ale jednocześnie, żeby te emocje nie były zbyt mocne. Dlatego, że one mają spełnić swoją rolę, czyli zwrócić nam uwagę na jakąś szansę lub zagrożenie, ale nie mają spowodować, że my nic innego nie będziemy w stanie dostrzegać, tylko cały czas będziemy kierowali się pod dyktando tych emocji. Więc ta serotonina nam ogranicza te emocje, a jednocześnie jest czymś niezwykle ważnym, dlatego że wspomaga tą korę przedczołową w tych jej funkcjach kontrolnych, w tej racjonalności, w tych zdolnościach analitycznych, planowania, właśnie tego chłodnego patrzenia na rzeczywistość, żeby mieć tę kontrę, żeby mieć tą alternatywę w stosunku do tego układu emocjonalnego. No i ten chroniczny stres, który był udziałem nas wszystkich, on powodował, oczywiście w zależności od tego właśnie znowuż genetycznych powodów, tej różnie trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, z powodu różnej wrażliwości na stres, różnej reaktywności stresowej, czyli tej masy czynników, u nas w różnym stopniu jakby ten poziom serotoniny zaczynał spadać, powodując, że sytuacja zaczynała wymykać nam się spod kontroli, bo to jest objaw tego niedoboru serotoniny, że przestajemy czuć kontrolę nad sytuacją. Co jest spowodowane tą nadmierną emocjonalnością, nad którą nie można zapanować, więc naturalną rzeczą jest wtedy to, że ludzie mają tendencję do wpadania w panikę. Wpadania w panikę, a w panice ma to do siebie nasz mózg, że on właśnie w swoich zachowaniach, które generujemy tutaj, one są generowane nie pod wpływem zdrowego rozsądku, tylko pod wpływem emocji, a w dodatku mogą być generowane jakby przy takim biernym udziale naszej świadomości, naszej racjonalności, naszej wolnej woli, co pogłębia nam to uczucie właśnie tego, że my przestajemy kontrolować sytuację. To jest oczywiście złożony proces, nie będziemy tego szczegółowo omawiać, ale początkiem tej drogi jest właśnie to wymknięcie się tych emocji spod kontroli, które właśnie sprawiają, że wszystko traci sens i przestajemy czuć kontrolę nad czymkolwiek. No i teraz ten chroniczny stres z tymi swoimi skutkami, z nadaktywnością układu emocjonalnego, ze słabością tych funkcji poznawczych, tych racjonalności, to jest powodem tego, że każdy z nas, w większym bądź mniejszym stopniu, ale każdy z nas był bardziej i jest bardziej narażony na różnego rodzaju zaburzenia afektywne, czyli zaburzenia lękowe, zaburzenia takie jak depresja, czy zespół stresu pourazowego, jeśli ktoś szczególnie mocno przeżył tę sytuację zagrożenia związanego z koronawirusem. To są wszystko zaburzenia, których jakby źródłem, początkiem może być ten chroniczny stres lub też niezwykle silny stres. On, zaburzając funkcję tego naszego mózgu, powodować może właśnie utrwalenie pewnej tendencji do tego zmienionego działania naszego mózgu, które objawiają się właśnie tym stanem chorobowym, jakim jest depresja, zespół stresu pourazowego, czy właśnie zaburzenia lękowe. Tutaj jakby te wszystkie rzeczy mogą się wydarzyć i badania, które dotyczą osób, które przeżywają pandemię, pokazują rzeczywiście, że jest istotny wzrost podatności naszej na tego typu zaburzenia. To dotyczy zwłaszcza osób, które były jakby najbliżej tego zagrożenia, u których to zagrożenie było częste, regularne, długotrwałe, chroniczne, można powiedzieć, i bardzo realne. Czyli dotyczy to głównie osób, które miały kontakt bezpośredni z chorymi, z wirusem, czyli służby zdrowia,
ale także oczywiście dotyczy każdego nas, zwłaszcza tych osób, które są dość wrażliwe, czyli osób młodych, osób starszych, u których jakby z racji albo niedojrzałości tego mózgu jeszcze, albo już pewnych zmian związanych z wiekiem, ta odporność psychiczna jest czymś, co działa gorzej, co funkcjonuje gorzej, narażając nas na tego typu zaburzenia. Oczywiście mamy za mało czasu, żeby to wszystko szczegółowo omówić, zwłaszcza te różnice indywidualne, które nas dotyczą, ale miejmy to z tyłu głowy, że każdy z nas jest inny i nawet jeśli ktoś przeżył pandemię w miarę w dobrym zdrowiu psychicznym i trochę mu to, można powiedzieć, trochę go to gilało, jakby powiedzieć językiem kolokwialnym, to zagrożenie i się tak bardzo nim tym nie przejmował, to nie oznacza, że wszyscy tak przeżyli, czy tak powinni przeżywać, dlatego że każdy z nas ma inaczej skonstruowany mózg i w innym stopniu przeżywa te emocje, w różnym stopniu one wpływają na jego zachowania, na jego racjonalność i w różnym stopniu jesteśmy narażeni na te zmiany wynikające z tego chronicznego stresu, które w różnym stopniu mogą narażać nas na zaburzenia. No i to jest coś, co jakby dotyczyło nas wszystkich, natomiast też w różnym stopniu oczywiście, ale kolejne zmiany, które każdy z nas odczuł, to wynikały z izolacji społecznej. Izolacji społecznej, która ma dość poważne skutki, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie. Dlatego, że ten instynkt stadny, bo tak na to możemy spojrzeć, jest czymś naturalnym dla naszego gatunku, ponieważ jesteśmy gatunkiem stadnym. Więc jakby człowiek, jego jednym z podstawowych potrzeb jest potrzeba kontaktu społecznego, czyli obecności innych ludzi, tak jak powiedzmy samotna krowa, jakkolwiek, wybaczcie to porównanie, ale to jest myślę bardzo dobre porównanie, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, jak mamy samotną krowę, która byłaby na pastwisku, byłaby tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest sama na tym pastwisku, bardzo mocno zestresowana, dlatego że ona potrzebuje widzieć inne krowy, żeby czuć się szczęśliwą, żeby dawać fajne mleko. To z naszej perspektywy, oczywiście ją to mało obchodzi, jakie daje mleko dla nas, ale potrzebuje tych innych krów, żeby być w zdrowiu psychicznym. No i teraz jakby te popędy, które odczuwamy w postaci emocji, czyli odczuwamy je jako coś niezaspokojonego często, one są, można powiedzieć, ich siedliskiem jest nasze podwzgórze, czyli ta część układu emocjonalnego, które to podwzgórze, można powiedzieć, wpływa na cały nasz układ emocjonalny, powodując, że nasz mózg jak i nasz układ emocjonalny jest wyczulony na pewne sygnały, które są czymś, co wychodzi naprzeciw naszym popędom. Czyli tak jak czując głód, nasz układ emocjonalny sprawia, że jesteśmy wrażliwi na pokarm w naszym otoczeniu, łatwo go identyfikujemy i szybko jakby jesteśmy w stanie sprostać tej potrzebie, zaspokoić tą potrzebę, łatwo znajdując ten pokarm i łatwo go spożywając. Tak samo jest w przypadku tych popędu społecznego, jakkolwiek możemy tak, jeżeli tak to możemy nazwać, czyli to podwzgórze w sposób naturalny powoduje, sprawia, że nasz układ emocjonalny jest natchniony działaniem tego podwzgórza i staje się niezwykle mocno wyczulony na ten kontakt z inną osobą, czyli jakby jesteśmy bardzo czuli na widok innych osób i w sposób naturalny poszukujemy tych osób, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, układ emocjonalny jest w stanie wpływać na nasze zachowania poprzez inicjowanie zachowań, które są jakby odzwierciedleniem tego popędu i tych emocji, które wynikają z tego popędu. Czyli każdy z nas, czując potrzebę bycia w kontakcie z ludźmi, jest bardzo wyczulony na obecność tych ludzi i odczuwa oczywiście emocjonalnie również brak obecności tych ludzi i ten brak jest czymś, co powoduje, że nasze zachowania związane z potrzebą kontaktu, czyli inicjowaniem tych kontaktów społecznych, te zachowania są jakby w sposób naturalny pobudzane przez ten układ emocjonalny wtedy, kiedy tego kontaktu brakuje. Więc wszyscy mamy potrzebę, którą czujemy jako chęć spotkania się z innym człowiekiem. No i wtedy, kiedy nie możemy tego robić, oczywiście nasz układ emocjonalny, który wygenerował ten popęd i tę potrzebę, również jest świadomy, jakkolwiek to brzmi, bo to się dzieje nieświadomie w naszym mózgu, automatycznie, ale ten układ emocjonalny jest oczywiście, wie o tym, że ten popęd jest niezaspokojony, no i generuje w odpowiedzi na brak zaspokojenia tego popędu oczywiście negatywne emocje, które są i stres, które są wyrazem tego, że nie zaspokoiliśmy tego popędu. Są wyrazem braku zaspokojenia tego popędu. No i teraz jakby to coś, co my wszyscy odczuwaliśmy w mniejszym bądź większym stopniu, w zależności od naszych potrzeb tych społecznych, bo one są różne. U kobiet są większe generalnie niż u mężczyzn, ale każdy z nas
międzyosobniczo bardzo się od siebie różni, jeśli chodzi o te potrzeby tego kontaktu społecznego. Jedni z nas potrzebują mało ludzi, żeby czuć się szczęśliwi, niektórzy z nas potrzebują ogromnej masy ludzi, żeby czuć się szczęśliwi. To też zależy od naszych przyzwyczajeń, do tego, jak wyglądało nasze życie przed pandemią. No więc różnie to odczuwaliśmy, ale efekt był taki, że to podwzgórze wraz z tym ciałem migdałowatym nie tylko nas napędzały, chcąc uruchomić zachowania polegające na kontakcie z drugą osobą, ale wtedy, kiedy te nie zostały zaspokojone, ten popęd, to wówczas jakby ten stres, który się rodził i te emocje, które temu towarzyszyły, były powodem tego, że czuliśmy się źle przez fakt, że nie mogliśmy być w kontakcie z innymi ludźmi. No i ta pandemia jakby najczęściej nam się kojarzy właśnie z tą izolacją społeczną i jej skutkami. No i teraz jakby ten początek tego procesu, czyli to niezaspokojenie tego popędu społecznego, tej potrzeby kontaktu, bycia wśród ludzi, oczywiście za sobą pociąga również kolejne zmiany, które są efektem tego niezaspokojenia, tego popędu i tej nadaktywności emocjonalnej, która nam cały czas informuje nas o tym, że słuchaj, panie, pani, masz niezaspokojony popęd. Więc zrób coś z tym, czyli nasza uwaga ciągle, tak jak z każdą inną emocją, nie będę tego po raz kolejny rysował, jest zwrócona na to, że nie ma tych ludzi. Czyli my ciągle identyfikujemy problem, ciągle układ emocjonalny zwraca nam uwagę na ten problem, mówiąc nam o tymi emocjami, które czujemy, tym stresem, ale także ciągle chcąc jakby inicjować te zachowania, które z racji braku tylko tej możliwości my blokujemy, ale jesteśmy świadomi tej potrzeby i tej chęci zrobienia czegoś, żeby być w kontakcie z kimś, czyli chęci spotkania się z jakąś osobą, której nie możemy spełnić, ponieważ ten towarzyszący nam równocześnie lęk przed tym zagrożeniem może nam to oczywiście ograniczać. No i ten konflikt, który się tworzy w naszym mózgu, czyli ja mam potrzebę spotkania się z ludźmi, ale jednocześnie boję się spotkać z ludźmi, ponieważ to związane jest z zagrożeniem, że zachoruję, to wszystko powoduje bardzo silną aktywność właśnie tegoż wcześniej wspomnianego przeze mnie zakrętu obręczy, który identyfikuje różnego rodzaju problemy, konflikty, tak jak właśnie na linii chcę, ale nie mogę, chcę, ale się boję, co powoduje jeszcze większe nasilenie tej reaktywności stresowej, więc my czujemy się źle nie tylko z powodu tego, że nie zaspokajamy tego popędu, ale czujemy się również źle z tego powodu, że mamy ten konflikt, czyli czujemy, że chcemy, że potrzebujemy, że powinniśmy, ale się boimy, dlatego że to jest związane z zagrożeniem. Więc jakby ten stres tutaj hula w tym naszym mózgu, nie pozwalając nam wytchnąć w tym czasie. No i to jest też powodem tych wszystkich zmian dotyczących tego, o czym mówiłem wcześniej, nie chcę tego powtarzać, ale taka długo utrzymująca się izolacja społeczna, to wiemy głównie z badań na zwierzętach, ale tutaj teraz ta sytuacja życiowa dostarczy nam niestety również materiału ludzkiego do badań, dzięki czemu będziemy mogli porównać to, co wiemy ze świata zwierząt, z nielicznymi dowodami dotyczącymi ludzi, które mamy, które pozwalają nam stwierdzić, że izolacja społeczna u zwierząt wywołuje takie same skutki, jak izolacja społeczna u człowieka, a więc te wyniki pozyskane z badań u zwierząt pozwalają nam sądzić, że tak samo jest u ludzi. Te nieliczne doświadczenia, które mamy, dotyczą na przykład więźniów, którzy są w izolacji społecznej. To oczywiście nie jest idealne odwzorowanie tego, co każdy z nas przeżył, to jest coś innego, ale Te drobne dane, które mamy, one pozwalają właśnie na to, żebyśmy mogli postawić znak równości pomiędzy tym, co widzimy u zwierząt, a tym, co widzimy u ludzi. Stąd też te doświadczenia prowadzone na zwierzętach pozwalają nam jakby wiedzieć to, co się z nami dzieje teraz. Teraz, kiedy my wszyscy doświadczamy w mniejszym bądź większym stopniu, czy też doświadczaliśmy tej izolacji społecznej. No i teraz co my wiemy o skutkach tej izolacji społecznej? Poza tym chronicznym stresem, z tymi wszystkimi zmianami, które prowadzą do narażenia nas na objawy depresji, narażenia nas na zaburzenia lękowe. To jest wszystko cały czas tak samo, bo to wszystko jest powodem tego chronicznego stresu, ale to, co również zauważono u zwierząt, co występuje także u ludzi, przez to, co mówiłem wcześniej, to to, że właśnie wzrasta ta reaktywność tego ciała migdałowatego, które wytwarza silniejszy lęk niż wtedy, kiedy byśmy byli w tej samej sytuacji trudnej, ale mając tą zdolność do tego, żeby spotkać się z innymi ludźmi. I teraz ta nadreaktywność lękowa, która jest spowodowana jest tą izolacją społeczną, ona mogła być powodem tego, że my, będąc w tej izolacji społecznej, bardziej
odczuwaliśmy te negatywne emocje związane z tym zagrożeniem, tym koronawirusem. Czyli gdybyśmy byli wśród ludzi, nie tylko wśród tych bliskich, ale po prostu wśród tych wszystkich ludzi, z którymi byliśmy, to oczywiście obiektywnie byśmy byli bardziej narażeni, więc ta izolacja była potrzebna, ale to coś by powodowało, żebyśmy czuli się bezpieczniej w tej sytuacji stresującej, dlatego że to jest coś, co naturalnie obniża poziom tego lęku. Czyli obecność innych ludzi jest powodem tego, że nasz układ emocjonalny reaguje słabiej na lęk i to są bardzo proste automatyzmy, czyli to jakby nie trzeba wielkiego wysiłku w to wkładać, żeby być bardziej odpornym na lęk wtedy, kiedy są wokół nas ludzie. My to wszyscy wiemy instynktownie i instynktownie również poszukujemy ludzi wtedy, kiedy się boimy. Chcemy być w kontakcie z ludźmi, kiedy mamy lęk, dlatego że właśnie wykorzystujemy ten naturalny mechanizm, który powoduje, że łagodzi się lęk wtedy, kiedy mam poczucie, że jestem wśród ludzi, widzę ich, oni mnie dotykają czasem fizycznie, czyli przytulą, dotkną, pogłaszczą, poklepią po ramieniu. Ten kontakt fizyczny jest czymś, co łagodzi lęk i stres, o czym doskonale wiemy z własnego doświadczenia, nawet bez zaglądania do naszego mózgu. Dlatego, że nasz mózg łatwo identyfikuje obecność innych ludzi, rozpoznaje twarze. Te rozpoznane twarze są czymś, co trafia, jakby ta informacja do tego naszego układu emocjonalnego, do ciała migdałowatego, do podwzgórza, które zaczynają w odpowiedzi na obecność tych ludzi uruchamiać mechanizmy redukujące poziom lęku, poziom stresu. Są między nimi takie neurotransmitery jak oksytocyna, która właśnie jest czymś, co bardzo mocno łagodzi nasz lęk i nasz stres, wtedy kiedy je odczuwamy, a więc ten kontakt z ludźmi był czymś, co jak mieliśmy go, było to coś, co było wytchnieniem w tym trudnej sytuacji. Jeżeli nie mieliśmy tego kontaktu, to było brak tego kontaktu, brak tej oksytocyny był powodem tego, że samotnie odczuwaliśmy te symptomy związane z zagrożeniem bardziej dobitnie. To było mocniej przez nas odczuwane. A tym samym byliśmy bardziej narażeni, jesteśmy bardziej narażeni na te negatywne skutki tej pandemii, tego stresu, który nam w tej pandemii towarzyszy. No i teraz częściowo, co wiemy też z badań, taki kontakt wirtualny za pośrednictwem chociażby na przykład takich spotkań, jak my teraz mamy, to jest coś, co oczywiście łagodzi ten stres, dlatego że nawet ta wirtualna obecność ludzi, mimo że nie tak mocno jak w przypadku kontaktu fizycznego, ale jednak jest czymś, co pozwala na to, żeby uruchomić te mechanizmy pod warunkiem, że my widzimy czyjąś twarz. Widzimy czyjeś reakcje na nasze zachowanie, na nasze słowa. Ten kontakt, ta informacja zwrotna w postaci zmiany widoku twarzy, mimiki na tej twarzy, gestów tej osoby, z którą rozmawiamy, z którą jesteśmy, jest czymś, co jest naturalnym bodźcem dla tych układów naszego mózgu, które pozwalają nam stwierdzić rzeczywistą obecność innych ludzi. Więc to, co było czymś, co łagodziło ten stres i lęk, co każdy z nas mógł sobie w różnym stopniu zafundować, to był kontakt za pośrednictwem właśnie tej wirtualnej rzeczywistości, tych mediów elektronicznych, czyli kontakt wirtualny, ale on działa pod warunkiem najlepiej wtedy, kiedy ten kontakt jest wizualny, czyli wtedy, kiedy widzimy tą osobę. Państwo mnie teraz widzicie, ja Was nie widzę, więc ja nie mam tego efektu przyjemnego, ale Państwo nie musicie włączać kamer, żeby robić mi dobrze w tym momencie, nie chciałem tego wymuszać, tylko chodzi o to, że ten kontakt jest potrzebny, żeby ta osoba, która ma poczuć ten łagodzący efekt bycia z innymi ludźmi, żeby te mechanizmy u niej zadziałały. Jest to potrzebne. W każdym razie to jest coś, co zaobserwowano, czyli wzrost reaktywności lękowej, który towarzyszył osobom, które były w izolacji społecznej w czasie zagrożenia. No i teraz paradoksalnie, jeżeli ten stan izolacji społecznej się długo utrzymuje, to co jest ciekawe i wydaje się być absurdalne, nasz układ emocjonalny zaczyna reagować lękiem również na ludzi. Czyli jeżeli się odzwyczajimy, tak mówiąc kolokwialnie, od widoku człowieka, od obecności innych ludzi, to potem ten inny człowiek, którego mamy spotkać, zamiast wywoływać w nas pozytywne emocje związane z zaspokojeniem tej potrzeby naturalnej, którą mamy, zaczyna wzbudzać w nas lęk, dlatego że to odizolowanie właśnie powoduje, że można powiedzieć, nasz mózg, odzwyczajając się od ludzi, zaczyna traktować ich jako kogoś obcego. I to jest coś, co właśnie zaobserwowano pierwszy raz u zwierząt, czyli izolowano zwierzęta, a potem pozwolono im na kontakt ponowny ze swoimi tymi współbratymcami i one, te zwierzęta, zamiast rzucić się, prawda, w ramiona swoich kumpli, to one stały na boku i unikały i miały ewidentny behawior, który wskazywał na to, że mają lęk przed kontaktem społecznym. I to jest coś, co wielu z nas mogło doświadczyć,
kiedy się ta pandemia nieco rozluźniła i pozwoliła nam na ten kontakt z innymi ludźmi, to jednak niektórzy z nas w większym stopniu niż inni, ale każdy z nas w pewnym stopniu, mógł odczuwać pewnego rodzaju obawy przed spotkaniem się z innymi ludźmi. I nie chodzi o zagrożenie związane z koronawirusem, tylko po prostu przez strach przed zwykłym kontaktem z kimś, do kogo wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, z kim się widywaliśmy, czy po prostu lęk przed ludźmi jako ludźmi. Niektórzy mogli unikać tego kontaktu, czyli jakby mimo, że nie musieli, to jednak pozostawali w tych domach, izolowali się społecznie. To jest coś, co paradoksalnie może być właśnie wynikiem jakby takiego odwrażliwienia naszego mózgu na widok tego człowieka, co wywołuje potem właśnie wzrost tej lękliwości przed innymi ludźmi. I co ciekawe, również niektóre z tych zwierząt wykazywały również wzrost agresywności wobec ludzi, wobec swoich pobratymców, wobec szczurów na przykład, bo jeżeli to było badanie na szczurach, to wobec szczurów. I to samo może dotyczyć nas, ludzi, czyli możemy być bardziej jakby drażliwi na obecność człowieka innego i on zamiast dawać nam wytchnienie, może nas wkurzać. Po prostu zwyczajnie w świecie może nas wkurzać i to jest coś, co może być bezpośrednim skutkiem właśnie takiej długotrwałej izolacji społecznej. Oczywiście im ona jest bardziej natężona, tym jest to silniejszy efekt. Czyli im mniejszy kontakt mieliśmy z ludźmi, tym bardziej możemy odczuwać lęk przed nimi lub też agresywność wobec tych ludzi. Natomiast jeżeli ta izolacja była częściowa, nie byliśmy tacy samotni w czasie tej pandemii, no to wtedy oczywiście te zmiany są mniejsze. Są mniej odczuwane przez nas, mogą być mniej widoczne w naszych emocjach i w naszym zachowaniu, ale każdy z nas jest na to narażony. No i teraz ktoś, kto jest w tej pandemii, kto nie dostaje tej przyjemności związanej z kontaktu z ludźmi, czyli nie ma tej możliwości odczuwania pobudzenia tego układu nagrody przez fakt kontaktu z innymi ludźmi, ten mózg, który nie dostaje tej przyjemności, a kontakt z ludźmi jest właśnie źródłem tej dopaminy w naszym mózgu, czyli źródłem tej przyjemności naturalnym, nie trzeba nic robić, wystarczy być z ludźmi i mamy pewne pobudzenie tego układu nagrody związane z tą obecnością tych innych ludzi, wtedy kiedy ich widzimy oczywiście, kiedy mamy kontakt z nimi wzrokowy, najlepiej lub fizyczny to już w ogóle, i wówczas kiedy nie było tej dopaminy, no to ten mózg, który odczuwał brak tej dopaminy, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nie dopadła go ta apatia, ta anhedonia, czyli wtedy, kiedy jeszcze mózg wykazywał pewną zdolność do tego, żeby radzić sobie z problemem, ten mózg każdego z nas, tak samo jak mózg zwierzęcia, który nie ma tej nagrody wynikającej z kontaktu społecznego, zaczyna sobie szukać innego źródła nagrody. To jest rzecz naturalna. Potrzebujemy tej nagrody, to jest coś podstawowego, co nam zapewnia odpowiedni poziom tego naszego życia, odpowiedni poziom zadowolenia z tego naszego życia, więc my, każdy z nas ma wbudowany moduł tego, żeby poszukiwać różnych sposobów na to, żeby pobudzić układ nagrody, żeby poczuć się zadowolonym z tego, co się dzieje w naszym życiu. Jest to normalne, poszukujemy tych nagród, jest to rzecz normalna i zwierzęta tak samo robią. No i teraz zauważono, że zwierzęta, które nie miały tego kontaktu społecznego, nagle zaczynały mieć większą ochotę, żeby zacząć chlać. To znaczy piły częściej alkohol, miały większą skłonność do brania narkotyków, jeżeli miały taką możliwość oczywiście, nie to, że szły gdzieś tam do dealera, tylko jeżeli eksperyment umożliwiał temu zwierzęciu kontakt z narkotykiem, czyli przyjęcie tego narkotyku, to te zwierzęta izolowane społecznie robiły to chętniej, częściej, szybciej wpadały oczywiście w związku z tym w uzależnienia, no lub też miały większe zainteresowanie jedzeniem na przykład. I to jest coś, co każdego z nas dotyczyło, czyli właśnie przez ten brak tego kontaktu społecznego pewnie średnia masa ciała naszego społeczeństwa i innych społeczeństw wzrosła, żeśmy sobie trochę po prostu popuścili, dlatego że skądś trzeba było brać tam przyjemność, więc ludzie żarli, żeby sobie robić dobrze i były zwiększone ilość zakupów. To znaczy ten handel miał się całkiem dobrze, zwłaszcza ten online'owy, który odbywał się bez kontaktu, jeżeli ktoś miał możliwość, to kupował na potęgę różne rzeczy przez internet, więc wszyscy handlarze internetowi zrobili majątek na pandemii, dlatego że każdy z nas był narażony na to, żeby chciał szukać tej przyjemności z innych źródeł, skoro nie mógł z tego, z czego korzystał naturalnie, w tym z kontaktu z tymi ludźmi. No więc jakby mózg wtedy bardziej zaczyna być wrażliwy na nagrody, które są niespołeczne, niesocjalne, czyli nagród takich materialnych, czyli z jedzenia, miał większą skłonność do poszukiwania jedzenia, do robienia sobie przyjemności innych, na przykład właśnie związanych z używkami, czy z zakupami
które to też nam dostarczają oczywiście aktywność, pobudzają aktywność tego układu nagrody, dostarczając nam przyjemność. I to jest efekt, który obserwujemy u siebie, czyli właśnie wzmożone zainteresowanie materialnymi sprawami, a zobniżone zainteresowanie kontaktem z ludźmi. To jest coś, co było zauważalne w pandemii. Każdy z nas mógł to u siebie zauważyć, jeśli tylko miał tę możliwość, żeby robić te zakupy przez internet, a ten, kto nie miał, to pewnie po prostu żarł jak świnia lub też chlał, jeśli lubi tego typu przyjemności. Ludzie też oczywiście sfrustrowani często byli bardziej agresywni, dlatego że ten stan tego konfliktu, czy nie mogę sprostać, nie mogę spełnić swoich popędów, swoich potrzeb, powoduje aktywację tego zakrętu obręczy, który pobudza układ emocjonalny, co może generować nie tylko stres, ale może też generować agresję. Taki ktoś jest bardziej drażliwy. No i coś, co pewnie dotyczyło niektórych z nas, to, że przez ten właśnie brak możliwości robienia tego, co robiliśmy do tej pory, ludzie chcąc, nie chcąc, wyżywali się na swoich bliskich, z którymi dzielili te trudy. Zamiast się wspierać, to prowadziło to do jakichś tam kłótni, lub też po prostu ludzie się żarli ze sobą, sfrustrowani tą sytuacją, dlatego że to jest jakby naturalny mechanizm tego wzrostu drażliwości, który wynika z faktu tej frustracji, czyli tego konfliktu wynikającego z niezaspokojenia jakichś tam naszych potrzeb, które do tej pory udało nam się jakoś tam zaspokajać. To jest oczywiście coś, co się da zapanować nad wszystkim tym, o czym mówię, pod warunkiem, że działa dobrze ta boczna kora przedczołowa, która kontroluje zachowanie i stara się chłodnym okiem spojrzeć na rzeczywistość i stara się zaplanować alternatywne rozwiązania niż te, które podpowiadają nam te mechanizmy automatyczne, związane z emocjami i z tymi częściami mózgu, które działają w sposób jakby poza naszą wolą, czyli właśnie automatycznie. To jest wszystko, na to jest oczywiście rada, pod warunkiem, że jesteśmy skorzy do tego, żeby używać tej bocznej kory, a nie poddawać się temu, co proponują nam te części mózgu, które leżą głębiej. One działają automatycznie i te emocje oczywiście powodują, że to wszystko wygląda bardzo kusząco do zastosowania tego, co podpowiadają nam te emocje, więc to nie jest takie proste, ale jest to możliwe. Oczywiście jak chcemy i potrafimy, bo czyli wtedy, kiedy ten stres nie jest zbyt silny i nie wyłącza nam jeszcze tej racjonalności, jak to ma miejsce właśnie w tym chronicznej wersji tego stresu, co potem przeradza się w te zaburzenia afektywne, wynikające z tego stresu. No dobrze, więc to jest kolejna rzecz, którą obserwowaliśmy. W izolacji społecznej to spowodowane jest prawdopodobnie stresem. Spada aktywność tej właśnie racjonalności, tej kory przedczołowej. Spada jej aktywność, przez co trudniej sobie radzić z problemem, trudniej kontrolować emocje i wszystko wymyka nam się spod kontroli, tracimy grunt pod nogami, czujemy, że nie panujemy nad sytuacją. To jest efekt. Spadają też te różne nasze intelektualne sprawności. To jest spowodowane właśnie tą obniżoną aktywnością tej kory przedczołowej, ale również spowodowane jest to zmniejszeniem aktywności hipokampa, który Państwo pewnie znacie, czyli tej części mózgu, która związana jest z procesami pamięciowymi, ale również jest niezwykle ważnym elementem, który współpracuje z tą korą przedczołową i te dwie części są potrzebne, żebyśmy mogli w sposób sprawny używać tych funkcji intelektualnych, poznawczych funkcji. Jeżeli którykolwiek z tych struktur działa nie tak, odbija się to na naszych tych funkcjach poznawczych, kontrolnych, intelektualnych i to jest coś, co mogło i stało się częścią niektórych z nas w czasie tej pandemii. Te objawy były obecne. Ten stres prawdopodobnie też jest powodem tego, że osoby są bardziej narażone na zmiany neurodegeneracyjne, choć to oczywiście musi być wtedy bardzo duże nasilenie tych niekorzystnych zmian i tej sytuacji, która jest powodem tego silnego stresu. Ten zaburzenie pracy tego hipokampa nie tylko odbija się w tych osłabieniu zdolności intelektualnych, ale również w osłabieniu zdolności pamięciowych. Problem z zapamiętywaniem, z przypominaniem sobie pewnych rzeczy, czyli operowaniem tą pamięcią, to są problemy, które towarzyszą również izolacji społecznej, ale źródłem tego jest najprawdopodobniej ten chroniczny stres, który nam wtedy towarzyszy. Wtedy też stajemy się bardziej neofobami, czyli zaczynamy bać się nowych sytuacji, nie rozpoznajemy typowych sytuacji, co jest właśnie też powodem tego lęku, czyli jakby czujemy się zagubieni w sytuacjach, które do tej pory były dla nas czymś normalnym. Na przykład taką sytuacją może być spotkanie się z przyjaciółmi. Czyli czujemy się nie najlepiej, mimo tego, że kiedyś czuliśmy się super, możemy czuć się niepewnie, zagubieni nieco. To jest właśnie związane też z tym hipokampem, który z jednej strony kontroluje nasz układ emocjonalny, z drugiej strony powoduje aktywację tych funkcji poznawczych, ale też pozwala nam się
poczuć znajomo w sytuacjach, które są obiektywnie dla nas czymś naturalnym, czymś normalnym, znanym nam, czyli jego zaburzenia prowadzą do właśnie takiej neofobii, która wyraża się niechęcią do wchodzenia w nowe rzeczy, ale także nieumiejętnością odnalezienia się w rzeczach, które są nam teoretycznie znane. No i to są takie zmiany, które są właśnie wywołane tą izolacją społeczną, tym zagrożeniem, tym stresem, tym wszystkim tym, co nas dotyczyło w tej pandemii. Te funkcje społeczne są upośledzone nie tylko z powodu narastającego lęku lub też nawet agresywności w stosunku do ludzi, ale także są osłabione z powodu ograniczenia empatyczności, czyli tej funkcji naszego mózgu, naturalnej funkcji naszego mózgu, która pozwala nam automatycznie podzielać czyjeś emocje, czyli budować na tej bazie pewne poczucie jedności, wspólnoty z kimś, kto podziela moje emocje, a ja podzielam jego emocje. Tak się buduje naturalnie postrzegana przez nasz mózg automatyczną więź. Czyli ta więź uległa osłabieniu z ludźmi, nie tylko przez ten brak tego kontaktu, to też właśnie brak kontaktu był tego powodem, ale tą podłożem mózgowym tej osłabionej więzi jest nie tylko ten lęk i agresja, o której mówiłem wcześniej, ale jest przede wszystkim to, że gorzej działa taka część mózgu, która zwie się korą wyspy. Ona tutaj jest niewidoczna, ona jest tak gdzieś w połowie drogi między tym przekrojem, środkiem tego naszego mózgu, a tym zewnętrzną częścią. Ta kora wyspy, ja tutaj pokażę, w mózgu znajduje się w zagłębieniu pomiędzy płatem czołowym tutaj, a płatem skroniowym tutaj. Tutaj znajduje się kora wyspy. Widzimy taki, być może Państwo widzicie, taki fragment kory mózgowej tam w głębi. To jest kora wyspy odpowiedzialna właśnie za tworzenie tej empatii i niezwykle ważna z punktu widzenia tworzenia więzi w naszym mózgu. I ta kora wyspy potrzebuje właśnie tych bodźców społecznych, żeby podtrzymywać swoją aktywność, żeby tłumić te wszystkie negatywne emocje związane z ludźmi, czyli ten lęk i agresję. To oczywiście jest złożony mechanizm, ale ta wyspa ma w tym znaczny swój udział. No i właśnie brak tego kontaktu powoduje, że ta wyspa nie ma bodźców do tego, żeby utrzymywać te funkcje społeczne tak, jak należy na odpowiednim poziomie. I naturalną konsekwencją jakby nieużywania tej kory wyspy jest jej gorsza aktywność, która prowadzi do tego, że taki ktoś jakby też w mniejszym stopniu czuje więź do innych ludzi, która powoduje osłabienie tej potrzeby kontaktu z innymi ludźmi. Dodatkowo jest to wszystko pogłębiane tym nasilonym lękiem, który i agresywnością ewentualnie, które są silniejsze przez właśnie też ten postępujący brak kontaktu z ludźmi, który przez ten brak kontaktu nie pozwala nam na uruchomienie tych naturalnych mechanizmów, które powinny utrzymywać tą naszą więź na odpowiednim poziomie i utrzymywać odpowiedni poziom tego zaufania do innych ludzi, które powstaje ze sprawą ograniczonego lęku przed ludźmi, więc te wszystkie funkcje zaczynają szwankować. No i to jest coś, co z grubsza, mam nadzieję, że niczego ważnego nie pominąłem, najwyżej Państwo mnie poprawicie, jeżeli coś ważnego nie powiedziałem, natomiast to jest coś, co z grubsza dotyczyło każdego z nas w pandemii, tak jak powiedziałem, w mniejszym bądź większym stopniu, co było spowodowane i zagrożeniem, i stresem, który z tego wynikał, ale także izolacją społeczną i stresem, który z tego wynikał. To jest coś, co, tak jak powiedziałem, w zależności od naszego konstruktu genetycznego, tego, jakie mieliśmy doświadczenia wcześniejsze, czyli tego, jak zbudowany jest nasz mózg oraz jak funkcjonuje nasz mózg, te wszystkie rzeczy, te wszystkie negatywne skutki odczuwaliśmy w mniejszym bądź większym stopniu i to też zależało oczywiście od tej głębokości zmiany naszego życia, która zaszła pod wpływem tej pandemii. Natomiast osoby, które zachorowały, one te zmiany wynikające z tej traumy, którą przeżyły, ponieważ mając jakby na uwadze to zagrożenie, to jak dużo ludzi bardzo mocno cierpiało, czy też ocierało się o śmierć i też ginęło, umierało z powodu tego COVID-u, zachorowanie na tę chorobę było na pewno czymś, co było dla wielu ludzi doświadczeniem traumatycznym. Czyli traumatycznym doświadczeniem, czyli równoznacznym z ogromnie silnym stresem. I teraz ten ogromnie silny stres, generowany tym strachem, że umrę na przykład lub będę bardzo poważnie chory, to samo mogło dotyczyć oczywiście kogoś, komu bliski zachorował i obawiał się o jego życie, to tak samo może być powodem traumy, takie bardzo silne poczucie zagrożenia, bardzo silny stres temu towarzyszący. I teraz to traumatyczne doświadczenie,
tym się charakteryzuje, że ten stres narasta bardzo gwałtownie. Nie tak, jak to się działo, było udziałem nas wszystkich, czyli bardzo powoli narastał do pewnego poziomu, który stał się już patologiczny, tylko tutaj w niezwykle krótkim czasie mogło to urosnąć, ten poziom stresu, do ogromnych rozmiarów, co powodowało te niekorzystne zmiany w sposób natychmiastowy. Z tymi zmianami w pniu mózgu, ze zmianami w hipokampie, ze zmianami w korze przedczołowej, czyli nagle życie tego kogoś jakby ulegało załamaniu. No i mogło powstawać zaburzenie, które nazywamy zespołem stresu pourazowego. I ten zespół stresu pourazowego, on jest czymś, co nie znika wtedy, kiedy obiektywnie ktoś nagle wyzdrowieje i już powinien zniknąć ten zespół stresu pourazowego, tylko on jest czymś, co utrwalone jest, dlatego że ten ktoś jakby w pewnym sensie, jeżeli to by nie było leczone, jakoś tam regulowane za pomocą terapii czy leków, to czyni z tego kogoś niezwykle wrażliwego na wszelkie sygnały, które kojarzą się z tą traumą. Czyli dla takiej osoby, która przeżyła tego typu traumatyczne doświadczenie związane z chorobą własną lub kogoś bliskiego, ta osoba przez długi czas może pozostawać niezwykle wrażliwa na wszelkie sygnały, które zostały w tamtym momencie jakby powiązane w jej pamięci z tym zagrożeniem. Czyli ta osoba może ciągle odczuwać taki pewien wysoki poziom stresu, który będzie powodował, że ona ciągle będzie śledziła zagrożenie, ciągle będzie reagowała przywołaniem tych wszystkich doświadczeń związanych z tą traumą wtedy, kiedy coś ją do tego natchnie, czyli ten bodziec, ten sygnał, który płynie z naszego otoczenia, który odbieramy naszymi zmysłami, od mediów, od znajomych itd., itd., to wszystko może przywoływać właśnie te traumatyczne doświadczenie z tym silnym stresem, który ciągle zresztą tli się jakby na podwyższonym poziomie w takim spoczynku również, co jest powodem takiego właśnie problemów z koncentracją, takiego poczucia zmęczenia, braku kontroli, czyli czymś, co się czasem określa w takich środkach masowego przekazu jako tak zwaną mgłę mózgową, która towarzyszy jakby skutkom tego COVID-u u niektórych z nas. To nie jest termin medyczny, nie ma takiego pojęcia medycznego jak mgła mózgowa, ale duża część jakby osób, które powiedzmy zajmują się tą tematyką, zwraca uwagę na to, że to nie jest wynik zmian, które poczynił bezpośrednio wirus w naszym mózgu, tylko jest to prawdopodobnie wynikiem zmian takich właśnie traumatycznych, czyli tego zespołu stresu pourazowego lub zmian, które mają charakter tych zaburzeń innych afektywnych, czyli takich, które są depresją lub czymś, co jest między chronicznym stresem a depresją. W każdym razie jest to wynikiem zmiany funkcjonowania naszego mózgu, który jakby, u którego poziom stresu jest ciągle na pewnym podwyższonym poziomie. Stres jest na podwyższonym poziomie, co powoduje właśnie, że uwaga jest ciągle jakby gdzieś tam w części, ta nasza uwaga jest wyczulona na szukanie zagrożeń, co powoduje zaburzenia koncentracji uwagi na innych czynnościach, które wykonujemy. Ten ciągły stres powoduje wyczerpanie tych systemów, które aktywują nasz mózg, co daje takie uczucie zmęczenia, nie do końca kontaktowania, osłabienia tych funkcji poznawczych. To jest wszystko jakby bardzo spójne wtedy, kiedy popatrzymy na to, jakie zmiany wywołuje u nas chronicznie utrzymujący się poziom tego stresu podwyższony, co może być właśnie efektem tej przeżytej traumy lub tego chronicznego stresu wynikającego z pandemii i izolacji społecznej. Natomiast niektórzy ludzie oczywiście doświadczali zaburzeń neurologicznych w postaci utraty węchu czy smaku. Jakkolwiek nie ma jednoznacznych dowodów na to, że to wynikło z bezpośredniego uszkodzenia komórek nerwowych przez tego koronawirusa. Znane są też objawy zaburzeń dotyczących ruchu czy mięśni ogólnie, które są traktowane jako zmiany neurologiczne, ale one prawdopodobnie są wynikiem po prostu stanu zapalnego, który został wywołany, takiego ogólnego stanu zapalnego wywołanego obecnością tego wirusa, tego patogenu. To jest coś, co wiemy też jakby z doświadczenia wcześniejszych jakichś takich epidemii w mniejszym zasięgu, że tego typu rzeczy się wydarzały. Te zmiany mózgowe mogą być też efektem zaburzeń dotyczących krążenia tego mózgowego, czyli te zaburzenia dotyczące nabłonka, naczyń krwionośnych, osłabienia bariery krew-mózg, czy też udarów
niedokrwiennych, czy tych krwotocznych, które mogą się pojawiać, czy to z powodu niedotlenienia tego mózgu przez zaburzenia oddychania, czy to z powodu zakrzepicy, która się tam mogła pojawiać jako efekt tego stanu zapalnego. Te wszystkie takie zaburzenia mózgowe, takie, które możemy stwierdzić jakby stricte, łącznie z jakimiś objawami epilepsji na przykład, czy psychoz, które się pojawiały, to one najprawdopodobniej właśnie miały charakter zmian, które były wtórne, te mózgowe zmiany były wtórne do zaburzeń krążenia lub też zaburzeń związanych z niedotlenieniem organizmu, czyli jakby to niedotlenienie było powodem zaburzeń pracy mózgu, które dawało objawy, które by jakby wskazywały na to, że ten mózg uległ uszkodzeniu pod wpływem wirusa w sposób jakby bezpośredni. Więc jakby oczywiście komórki nerwowe wiemy, że mają ten receptor, przez który jakby ten koronawirus wnika do komórek i w nich się namnaża, co ma miejsce na przykład w komórkach tego nabłonka naczyń krwionośnych czy nabłonka oddechowego, co było powodem tych zaburzeń, tych dolnych dróg oddechowych, tego zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Natomiast jakby nie ma bezpośrednich dowodów na to, że ten wirus sobie tam szalał w tym naszym mózgu, a te dowody, które są bardzo znikome. Więc jakby sugeruje się, że te zmiany mózgowe, które wynikły z zachorowania, są raczej zaburzeniami, które wynikły właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze raz to powtórzę, z zaburzeń związanych z krążeniem oraz zaburzeń dotyczących niedotlenienia tego naszego mózgu. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast znacznie większe spustoszenie, można powiedzieć, w skali globalnej niesie fakt tego chronicznego stresu lub tej traumy, jeżeli ktoś przeszedł zachorowanie, dlatego że ten zespół stresu pourazowego, czy to zwiększona podatność na depresję, na tego typu zaburzenia afektywne, jest czymś, co się stwierdza, że jest podwyższone na skutek właśnie tej pandemii u osób, które zachorowały, to jakby w największym stopniu u osób, które miały bezpośredni kontakt z zagrożeniem, czyli u osób, które pracują w służbie zdrowia, też one mają zwiększoną podatność na tego typu zaburzenia. No i to oczywiście również obserwuje się wzrost tej podatności u ogółu populacji, czyli u każdego z nas, kto był częścią tych wszystkich wydarzeń, które nam towarzyszyły w czasie pandemii. To jest realny problem mózgowy, który jest skutkiem tej pandemii i izolacji społecznej, zagrożenia oraz izolacji społecznej, który znam. Wydaje mi się, że wszystko, co najważniejsze chciałem powiedzieć, powiedziałem. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to wybaczcie, drodzy Państwo, ale ponieważ tego nie powiedziałem, to nie wiecie, czego nie powiedziałem, więc mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Więc dziękuję za uwagę. Minęła godzinka. Jeżeli Państwo macie pytania i na ile ja będę w stanie na nie odpowiedzieć, to z przyjemnością to spróbuję uczynić.